przeskakujemy do kotła bałkańskiego, by z bliska przyjrzeć się mieszance kultur i religii oraz zobaczyć piękno Bośni, niestety naznaczone trudną historią. Pierwszy punkt na mapie – Mostar. Jesteśmy w Mostarze, czyli najgorętszym mieście byłej Jugosławii, a obecnie Bośni i Hercegowiny. Miasto jest kojarzone głównie z tym mostem, Stary Most. Jest on architektoniczną perełką wybudowaną w XVI wieku za czasów panowania Osmanów. Przez stulecia symbolizował pojednanie wschodu i zachodu, zarówno chrześcijaństwa z islamem, jak i prawosławnych Serbów z katolickimi Chorwatami. Symbol ten został celowo zniszczony przez bośniackich Chorwatów w 1993 roku w trakcie wojny domowej w Bośni. W Mostarze walki toczyły się głównie między bośniakami, muzułmanami, a katolickimi Chorwatami. W 2004 roku most został odbudowany. Mostar to obok Sarajewa jedno z tych miast, które najbardziej ucierpiało w trakcie wojny w Bośni. W 1992 roku się zaczęło. Początkowo Chorwaci wraz z bośniakami, czyli muzułmanami, zaczęli wypierać z miasta Serbów. Skład etniczny przed wojną przedstawiał się tak, że Chorwatów i bośniaków było praktycznie porówno, bo 35% to byli bośniacy, czyli muzułmanie, i 34% to byli Chorwaci, 19% Serbowie. Najpierw Chorwaci i bośniacy wypierają z miasta Serbów, a później te siły, które ze sobą początkowo współpracowały, walczą przeciwko sobie, czyli Chorwaci przeciwko bośniakom, muzułmanom. Po wojnie skład etniczny się zmienia. 48% to są Chorwaci, 47% to są bośniacy, muzułmanie, a 4% zaledwie to Serbowie. Więc widzimy, że dominują tutaj Chorwaci i muzułmanie, którzy po dziś dzień żyją na przeciwległych brzegach miasta. Także ten podział zachował się do dzisiaj. Łączy ich za to jedna rzecz. Odbudowany most łączący dwa brzegi Neretwy. Panowie, którzy skaczą do wody, są nazywani ikarami Mostaru. Z 28-metrowego mostu skaczą do wody za drobną opłatą. Jak zbiorą określoną sumę, która ich zadowala, to oddają skok ku uciesze przechodniów i widzów. A z Mostaru mieliśmy już rzut beretem do Blagaj. Jedna z największych pereł architektury muzułmańskiej w Hercegowinie – Tekkija. Tekkija, czyli klasztor derwiszów. Kim w ogóle był taki derwisz? Derwisz to mnich muzułmański. Przywędrowali oni tutaj w XV wieku wraz z Osmanami. Została tutaj wybudowana tekkija, a ci mnisi, derwisze, ascetyczni, mogli tutaj się modlić i uprawiać ascezę i medytację. Często są nazywani zakonem tańczących mnichów, ponieważ medytując, modląc się, obracają się wokół własnej osi na prawej stopie, co tworzy niesamowity spektakl. I jeśli oni się modlą tak przez kilka godzin, no to możecie sobie wyobrazić, że to jest niezłe widowisko. Na trasie dorwaliśmy kolejne miasteczko, Pocitail. To jest średniowieczne miasteczko z osmańską, turecką twierdzą, która została wzniesiona w XV wieku na ruinach rzymskiej twierdzy. Bo miasteczko, ono nie jest nad morzem, jest dosyć dobrze ukryte w górach, dlatego właśnie mieliśmy tutaj Rzymian. Była to też kryjówka piratów. Co więcej, dotarli tutaj Węgrzy,
Bo musicie wiedzieć, że w swojej historii swego czasu Węgrzy też mieli dostęp do morza, właśnie tu w okolicy. No a później Pocitejl dostało się w ręce tureckie. Stąd za mną meczet, twierdza turecka i mieszkańcy, również muzułmanie, którzy w czasie wojny bośniackiej w latach 90. zostali wymordowani w dużej mierze. Miasteczko było na początku pod ostrzałem serbskim, później pod ostrzałem chorwackim. Wspaniałe miejsca, które odwiedzamy, doświadczyły bardzo dużo zła i wojen, o których trzeba pamiętać chociażby z szacunku. Za moimi plecami, jak na dłoni, widać świat pogranicza kultur. W tym wypadku Chorwatów, katolików, bo mamy kościół katolicki, i świata muzułmańskiego, meczet. Na samej górze jest baszta z super widokiem na każdą ze stron świata i ma taki wypasiony architektonicznie drewniany dach. Co prawda jest on trochę przerażający, bo to ma już swoje lata, to drewno puchnieje, parcieje. Nawet jedna belka już się zawaliła, więc siedzimy tutaj, podziwiamy widoki, ale jest trochę strach, że to wszystko na nas się zawali, zwłaszcza że góra jest wyłożona takimi kamiennymi płytkami, które wytrzymują próbę czasu, ale jednak swoje ważą. Miejsce jest kompletnie nieturystyczne, kompletnie niezabezpieczone, więc może być różnie. Nie ma tutaj w ogóle ruchu kołowego. Poruszasz się po kamiennych łbach, wzdłuż kamiennych murów, więc wszystko ma taki średniowieczny, też lekko osmański klimacik. Bośnia ma zjawiskową naturę, wodospady i rwące rzeki w sam raz na rafting, ale nawet tu, na rzece Drina, bolesne wydarzenia odcisnęły swoje piętno. Ponad ćwierć wieku temu, zamiast pontonów, płynęły tędy ciała ofiar czystek etnicznych. Kolejne miejsce pełne piękna, jak i bólu, to Sarajewo, gdzie styka się wiele kultur. Stało się ono jedną z naszych ulubionych stolic w Europie. O 9 rano wyszliśmy z naszego noclegu i rozpoczęliśmy dzień w Sarajewie. Porównując z tym, co mieliśmy w Chorwacji i w Mostarze, powoli rozumiemy, dlaczego w Sarajewie była rozgrywana zimowa olimpiada. Jest tu znacznie chłodniej. Ania przywdziała moją bluzę i w ten sposób przemierza Sarajewo. Udało nam się nocować przy Starym Mieście i przy Żółtej Twierdzy, która jest kolebką całego miasta Sarajewa. I tam właśnie zmierzamy, żeby sprostać pierwszemu widokowi miasta i zobaczyć właściwie, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Stoimy w miejscu symbolicznym, bo tutaj zaczęło się Sarajewo. Od twierdzy Wratnik miasto zaczęło się rozbudowywać w dół. I gdyby nie widok na cmentarz na pierwszym planie, to panorama byłaby zachwycająca. To jeden z wielu cmentarzy sarajewskich ofiar konfliktu w Bośni. Stolica przez 4 lata była oblężona przez wojska serbskie, odcięta od dostaw żywności, wody i codziennie ostrzeliwana. Oblężenie Sarajewa uznaje się za najdłuższe i najkrwawsze w historii Europy po II wojnie światowej. W mieście zginęło wówczas ponad 10 tysięcy osób.
Przed oblężeniem skład ludnościowy miasta przedstawiał się następująco. Ponad 50% stanowili bośniacy, czyli muzułmanie. Ponad 25% to byli Serbowie. Około 13% Jugosławianie, czyli osoby, które się nie identyfikowały ani z Serbami, ani z muzułmanami, ani Chorwatami. Chorwatów w mieście było prawie 7%. Po wojnie, pomimo wielu strat na ludności muzułmańskiej, czego odzwierciedleniem są nagrobki za mną, udział muzułmanów wśród mieszkańców miasta proporcjonalnie wzrósł, ponieważ stanowią niemal 80% ludności miasta. Nie oznacza to jednak, że nagle tutaj muzułmanów przybyło, po prostu Serbów ubyło, no i liczba mieszkańców bezwzględna drastycznie się zmniejszyła. Bośnia i Hercegowina jest federacją, która się składa, jak sama nazwa wskazuje, z Bośni, Hercegowiny i Republiki Serbskiej, czyli terenów zdominowanych przez ludność serbską. I właśnie obok Sarajewa przebiega taka granica, ponieważ tutaj za mną jest miasto Sarajewo. Stoję na paśmie górskim, a po tej stronie jest już obecnie Republika Serbska. W trakcie oblężenia Sarajewa w latach 90. z tamtej strony wojska serbskie zbliżyły się do wzgórza, stąd prowadziły bardzo krwawy ostrzał, między innymi niszcząc infrastrukturę, która powstała na Sarajewską Olimpiadę. Za chwilę zobaczymy tor bobslejowy. Z tego miejsca widać, jak trudno jest się bronić w kotlinie i jak łatwo jest atakować ze wzgórz. Wzgórza pozwoliły Serbom na odcięcie miasta. Najpierw od dostaw wody i prądu, a potem żywności. Mieszkańcy, żeby zaradzić tej sytuacji, wybudowali podziemny tunel, który służył im do szmuglowania, między innymi właśnie jedzenia. W 1984 roku w Sarajewie zostały rozegrane zimowe Igrzyska Olimpijskie i cała ta infrastruktura zbudowana w tym celu, bo trzeba zaznaczyć, że wcześniej tego tutaj nie było, tory powstały na potrzeby Igrzysk, więc cała ta infrastruktura posłużyła zaledwie przez kilka lat, bo potem nastała wojna, tory zostały uszkodzone i wszystko wygląda teraz tak jak na załączonym obrazku. Jest opuszczone, a my właśnie, udając bobslej albo sanki czy skeleton, idziemy sobie w dół toru, tak jak kiedyś olimpijczycy, walcząc tutaj o medale. Straszna szkoda, że ten tor tak niszczeje, bo jak na swoje czasy był bardzo nowoczesny. Właśnie odkryłem coś naprawdę mega. Ta część toru jest postawiona na rolkach, na kółkach i można ją było przestawiać w lewo lub w prawo, tą całą betonową konstrukcję i w ten sposób korzystać z dwóch różnych torów z jednego najazdu. Mega sprawa. A tu kolejny tor, tylko że mniejszy. Widocznie służył do saneczkarstwa lub skeletonu. Ten pewnie był bobslejowy i obydwa zbiegały się w jeden tor i korzystano pewnie z nich zamiennie, w zależności od tego, jaka konkurencja była w danej chwili rozgrywana. Przepraszam, który mamy rok? 1984. Witamy na olimpiadzie. Wychodzę, mam klaustrofobię, a nie da się tych drzwi otworzyć od wewnątrz. W każdym razie jest to wagonik oryginalny z kolejki, która była tutaj na Igrzyska Olimpijskie w 1984 roku. I ta kolejka też została zniszczona podczas działań
działań wojennych w latach 90. Bez kawy doświadczenie Bośni byłoby niepełne. Przygotowuje się ją w dzbanuszku nazywanym dżezwą, doprowadza 3 razy do wrzenia, przelewa się do filiżanki i koniecznie słodzi. Do kawy zawsze podaje się rahat lukum albo lukumi. Możecie to znać, ten przysmak z Turcji czy z Grecji i tak samo z Bośni. Sarajewo jest miastem niezwykle przyjemnym. Czujemy się tu świetnie, miło spędzamy czas, ale trzeba przyznać, że to miasto ma jakiegoś pecha, jeśli chodzi o wszelkie wojny. Otóż jesteśmy na jednym z niepozornych mostów, jednym z wielu przecinających rzekę. Zwany ten most jest mostem łacińskim, zupełnie nie rzucający się w oczy, ale jakże ważne wydarzenia miały tutaj miejsce. Dokładnie w tym miejscu austro-węgierski następca tronu wraz ze swoją małżonką został zamordowany, co było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. To tutaj doszło do zamachu zorganizowanego przez serbską nacjonalistyczną organizację Czarna Ręka. Zamachowców było 4, a trasa przejazdu arcyksięcia Ferdynanda znana wcześniej. Pierwszy z nich rzucił granat, raniąc przypadkowe osoby. Drugi nie odważył się strzelić. Trzeci był źle ustawiony, a w końcu czwarty dopiął z tego. Najpierw raniąc w podbrzusze księżną, a potem zabijając samego arcyksięcia. Obydwoje tutaj zmarli. Potem wydarzenia potoczyły się dość szybko. Austro-Węgry postawiły Serbii ultimatum. Szereg warunków do spełnienia, między innymi wewnętrzne austriackie śledztwo w Serbii. Na co Serbia się nie zgodziła, być może dlatego, że w czarną rękę byli zamieszani funkcjonariusze państwowi, między innymi tamtejszy szef wywiadu. Następnie historię znamy już z podręczników. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, za Serbią wstawiła się Rosja, z kolei Austrię poparły Niemcy i tak wojna ogarnęła prawie cały ówczesny świat. A wszystko to zaczęło się na tym małym, niepozornym moście. Sarajewo jest często nazywane Jerozolimą europejską i ma to sens, ponieważ też widzimy tutaj taki styk kultur. Są żydowskie synagogi, są meczety muzułmańskie, są cerkwie, do których uczęszczają prawosławni Serbowie, a także kościoły, do których chodzą katoliccy Chorwaci. Więc całkiem uzasadnione porównanie. Często pojawia się pytanie, skąd tutaj się w ogóle wzięli muzułmanie. I to nie jest tak, że osiedli tu Osmanie, zapuścili korzenie i stąd właśnie islam. Nie. W dużej mierze chodziło o to, że ludność miast, która przechodziła na islam, czyli Słowianie, otrzymywali przywileje, ulgi podatkowe, właśnie takie zwolnienia. I widać to dokładnie, ponieważ w Bośni miasta są głównie muzułmańskie, a przywileje otrzymywały właśnie miasta. Z kolei prowincja jest serbska i chorwacka. Takie parkowanie, że cię zostawią, jest tutaj całkiem normalne. Ktoś zostawił samochód i sobie poszedł. Otwarta szyba i tyle. Koleś się już nieźle wstawił i tak zaparkował. A my stawimy się z kolejnym odcinkiem. Wolicie najpierw norweskie Lofoty czy Kostarykę?